streszczenie naszego ostatniego spotkania. Wybraliśmy się na Międzynarodową Stację Kosmiczną, między innymi, a wszystko to nie opuszczając Eureki, za pomocą fizyki wzorów, naszej umiejętności przekształcania tych wzorów, no i takiej ciekawości. No i pytanie było takie, jak ile ważą przedmioty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, no bo rozmawialiśmy o różnicach pomiędzy masą a ciężarem, o tym, co to jest ciężar, to wszystko działo się tydzień temu, no i teraz przydałoby się jakoś zastosować tę wiedzę. No więc przede wszystkim, co to jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna? To jest laboratorium zbudowane przez międzynarodowe, na mocy międzynarodowego porozumienia. Wygląda tak mniej więcej w ten sposób. Tutaj ludzie żyją w tych takich cylindrycznych segmentach. To są baterie słoneczne, a tu widać zacumowany jest jakiś statek kosmiczny, który właśnie przywiózł albo astronautów, albo zaopatrzenie. No a tak, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, akurat widać segment amerykański, bo jest amerykańska flaga, wygląda w środku. Mnóstwo urządzeń przy ścianach i ludzie, którzy przy nich pracują, a tam zdaje się widać jak coś w rodzaju magazynu, gdzie złożone są pudła, prawdopodobnie ładunek, który właśnie przybył na Międzynarodową Stację Kosmiczną. No i ważne jest to, że ona unosi się, jest na orbicie około 400 km nad powierzchnią Ziemi, a tu jeszcze przy okazji widzicie tą błękitną, cienką kołderkę naszej atmosfery, która nas otula i chroni przed niebezpieczeństwami kosmosu, bo przestrzeń kosmiczna nie jest to przyjemne miejsce do życia, no a tę atmosferę utrzymuje na Ziemi grawitacja. No i to, co chcemy zobaczyć, to wiedząc, że stacja kosmiczna leci około 400 km nad powierzchnią Ziemi, chcemy porównać ciężar przedmiotu o jakiejś masie M na Ziemi z ciężarem przedmiotu o tej samej masie, tego samego przedmiotu, jeżeli zostanie wywieziony na Międzynarodową Stację Kosmiczną. No, na Ziemi, ten przedmiot znajduje się na Ziemi i jego ciężar zadany jest tym słynnym wzorem. Tu mamy uniwersalną stałą grawitacji. Ona jest taka sama wszędzie w całym wszechświecie. Tutaj mamy masę Ziemi, masę tego przedmiotu, no i promień Ziemi do kwadratu. Tak? Ważne. No a tutaj, ponieważ jesteśmy jeszcze d kilometrów nad powierzchnią Ziemi, to zamiast promienia Ziemi do kwadratu mamy sumę promienia Ziemi i tego d, tak? I dopiero wtedy do kwadratu. Pozostałe składniki czy elementy tego wzoru się nie zmieniają, no bo g to jest stała grawitacji, stała, uniwersalna, ani masa Ziemi się nie zmienia, ani masa tego przedmiotu. No więc skoro chcemy teraz zobaczyć, jak te dwie wielkości mają się do siebie. No i ja proponuję taką metodę, żeby na początek rozszerzyć ten ukłamek przez jedynkę, która będzie równa ilorazowi promienia Ziemi do kwadratu przez promień Ziemi do kwadratu. Tak? To ja trochę muszę tutaj tak dziwnie poedytować to, bo inaczej nie zrozumie mnie ten edytor. No ale no tutaj jest taki edytor wzorów. A tu chcę napisać, że to jest r do kwadratu. Podzielić przez r do kwadratu. No i zamiast równa się oczywiście powinno być razy, tylko kliknęło mi się nie w to miejsce. No dobrze, no to teraz, ponieważ mnożenie jest przemienne, a wiecie dokładnie, co to znaczy mnożyć ułamki przez siebie, licznik przez licznik i mianownik przez mianownik, to ja w mianowniku zamienię miejscami te dwie wielkości, tak? R plus D do kwadratu i R kwadrat. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobrze, to będzie G, M,
Teraz tu w mianowniku pojawi się r kwadrat, tu w liczniku się pojawi razy m, no a dalej będzie razy, no i teraz tak, ten r kwadrat w liczniku to sobie zostanie, a w mianowniku pojawi się to, cośmy przenieśli z tej wielkości, tak? Co przenieśliśmy stąd, czyli r plus d do kwadratu. No i popatrzcie, to już potrafimy rozpoznać, dlatego że ten kawałek oto to jest nic innego jak nasz ciężar na powierzchni Ziemi, prawda? No i ten ciężar na powierzchni Ziemi trzeba pomnożyć przez taki czynnik, który się równa więc to można zapisać, że to jest ciężar na powierzchni Ziemi. No i razy ten czynnik, to zaraz go sobie tutaj skopiujemy i wstawimy. No, męczę was, nie ukrywam, męczę was algebrą trochę, dlatego że no, ona jest, okaże się bardzo ważna. Jest bardzo ważna, więc jakby zwróćcie uwagę, że to, co tutaj widzimy, to widzimy trochę, jak ona za nas myśli. Prawda? Przekształca coś i za chwilę będziemy wyciągać z tego, wnioski. Dobrze. Tak, żebyśmy tu mogli wrócić z powrotem na... O, bardzo dobrze. Tylko jeszcze to trzeba przesunąć, bo to się nam z tym nie przesunęło. O. No dobrze, no to teraz główny problem jest, jak to policzyć. No ale tak, po pierwsze widać, że ten ułamek jest mniejszy od jedności. Możemy sobie to też skopiować i sklonować i zwrócić uwagę na to. Ten ułamek jest mniejszy od jedności, no bo mianownik jest większy od licznika. Jak mianownik jest większy od licznika, to ułamek jest mniejszy od jedności. No i co jeszcze można tutaj zauważyć, to można zauważyć to, że można go zapisać równie dobrze jako w ten sposób, że r kwadrat podzielić przez r plus d do kwadratu. No to jest to samo, co r podzielić przez r plus d i wszystko do kwadratu. Okej? No i będziemy teraz to starali się obliczyć. No r, promień Ziemi w przybliżeniu 6370 km. R plus D to jest w takim razie to samo dodać 400 km, czyli 6770 km. No i ja już tutaj przygotowałem obliczenia. Już wszystko jest wpisane w kalkulator. Naciskamy równa się. No i wychodzi 0,885 tysięcznych w przybliżeniu 0,89, tak? Czyli możemy tu wrócić sobie i zapisać, że to jest, przesunąć się z powrotem tutaj, że to jest równe w przybliżeniu, taki znaczek oznacza w przybliżeniu 0,89. Ja tu zapisuję kropkę, bo
takim razie ten znak równości jest niepotrzebny. No tak, czyli to już wiemy, co to znaczy, tak? Słyszeliśmy, że na Księżycu wszystko waży 1/6 tego, co na Ziemi, no a na stacji kosmicznej 89% tego, co na Ziemi, czyli 1 kg będzie ważył na Ziemi, na stacji kosmicznej będzie ważył, ile? 890 gram, tak? No i wszystko byłoby w porządku, tylko hola, hola. Jednak my wszyscy wiemy, że to nie jest takie proste. To jest film z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Hello everyone, I'm going to show you how to make a peanut butter and jelly sandwich from the International Space Station. Every time we eat, it's kind of fun. Everything will float around if you don't manage it. So we have some tape to stick things on our table here, as well as a bunch of Velcro. All right, so the first thing we need for our sandwich is a piece of bread. Well, up here, we don't have bread like you do on Earth, but we have tortillas. So we use tortillas a lot for sandwiches. So that's what I'm going to use for my peanut butter and jelly. I'm going to stick that down to some tape here so it doesn't go floating away while I'm getting everything else ready. So I'll get my peanut butter out. And even the lids on the peanut butter have a piece of Velcro on it so they don't go floating away. If I let it go, it'll kind of just float there for a little while and then eventually the... No, no właśnie, widzicie, że te obiekty tutaj, te przedmioty się unoszą, jeżeli je nie przymocować rzepem do powierzchni. A tutaj jeszcze lepszy przykład tego. It just goes floating away too, but just for now, if it's just a few seconds like this, I can just leave it, let it float. No więc to zupełnie nie wygląda tak, jakby wyglądało, gdyby grawitacja w tym pomieszczeniu miała wartość 90% grawitacji na Ziemi. Tu nic jakoś nie chce spadać. No i to była ciekawostka, czy to, żeby to zrozumieć, żeby to wyjaśnić, trzeba się odwołać do, żeby się wyjaśnić, trzeba odwołać do filmu, który już żeśmy oglądali, mianowicie filmu o tym, że w polu grawitacyjnym wszystkie przedmioty spadają tak samo, jeżeli nie ma oporów powietrza. Tak? I to ten film... Tu spada pióro i ciężka piłka do kręgli. No i jak widzicie, widzieliśmy ten film i to one spadają razem, tak? Przepraszam, zapomniałem udostępnić te karty. Jeszcze raz te karty. Spadają razem pióro i ciężka piłka do kręgli. No i jakbyśmy siedzieli na tej piłce do kręgli, to ten pióro by właśnie lewitowało wokół nas, bo jest podobnie z piórem. Piłka do kręgli lewitowałaby wokół nas. No i to jest dokładnie to samo, co dzieje się na tej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Cała stacja kosmiczna spada razem z... Cała stacja kosmiczna spada razem z wszystkim, co się w niej znajduje w kierunku Ziemi. No, ale pytanie, dlaczego w takim razie nie mamy katastrofy i nie spadnie ta stacja na Ziemię? No, bo ona porusza się jeszcze w tym kierunku. I szybkość, z jaką porusza się w tym kierunku, jest tak dobrana, że co spadnie, to się przesunie. Co spadnie, to się przesunie i w sumie porusza się po... Chcę to. Dobrze, to muszę przesunąć do tyłu. I teraz będę mógł pewnie to ugryźć. Nie, tam to będę mógł. Trudno to zrobić. Ale teraz już powinno się udać. Tak jest. No a jak się troszkę przesunęła tutaj, no to dalej będzie spadać w kierunku Ziemi.
ale też dalej będzie się przesuwać. No i w ten sposób krąży wokół Ziemi po orbicie kołowej. Coś takiego można też przetestować na Ziemi, tylko przez stosunkowo krótkie okresy czasu. Do tego służą tak zwane loty paraboliczne. I to polega na tym, że samolot rozpędza się i leci do góry na tym fragmencie jego lotu przez tam około 20 sekund. To jest rysunek, który wziąłem ze strony Airbusa, bo te samoloty do lotów parabolicznych produkowane są przez Airbusa. Tutaj pasażerowie czują zwiększoną grawitację, hypergrawitację, 1,8 przyciągania grawitacyjnego Ziemi. No i potem piloci odpowiednio wyłączają silniki, można by tak powiedzieć, i ten samolot zaczyna spadać, ale ponieważ leci jeszcze ciągle siłą swojej bezwładności, to nie spada od razu, tylko osiąga jakiś maksymalny punkt i zaczyna spadać. Ta krzywa, po której leci, nazywa się parabolą i stąd nazwa loty paraboliczne. I w tym obszarze kilkudziesięciu sekund rzeczywiście na pokładzie tego samolotu wszystko zachowuje się tak, jak na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jest tak zwany stan nieważkości, pomimo oczywiście, że ten samolot jest przy powierzchni Ziemi i grawitacja jak najbardziej działa. Mamy tylko sytuację spadku swobodnego. No i tak samo w związku z tym, wy jak skaczecie z huśtawki, to przez chwilę znajdujecie się w stanie nieważkości, jak najbardziej. No i jak to wygląda? One of the pilots starts a sharp climb, lifting the nose of the plane up by 50 degrees. This is the pull-up, the upward approach toward the peak of the parabola. The plane peaks at 426 miles per hour during this maneuver, subjecting everyone on board to a gravitational force 1.8 times greater than what's on the ground for about 20 seconds. Once the pull-up is complete, the plane can finally enter the phase of weightlessness. The pilots gradually reduce the plane's engine speed as it approaches the peak of the parabola, and then it free falls. At this point, there's a brief 22-second window where the opposing forces of gravity and the falling plane immediately cancel each other out. Thus, there's weightlessness. These 22 seconds start and end at an altitude of roughly 25... Puszka czy słoik z masłem orzechowym, to też by się unosił. Też by się unosił w powietrzu, tak jakby nic nie ważył, choć, jak mówię, to jest bardzo blisko powierzchni Ziemi, tam grawitacja działa jak najlepiej. Link do tych wszystkich filmów wyślę wam razem z tym streszczeniem.